Witaj Gracjano, z tej strony Ewa z Niemiec, hasło szampan. Serdecznie pozdrawiam. Chcę się podzielić odnośnie ściągnięcia chipów i laboratorium. Moje schorzenia to, mówiąc w skrócie, bóle żołądka, problemy z jelitami, kręgosłup, żylaki. Dostałam guzy z tyłu między kostkami. Na ścięgnach były ogromne. Stopy mnie strasznie bolały. Teraz nie ma śladu po nich. Bardzo Ci dziękuję za to, za tą pomoc. Chciałam się jeszcze odnieść również do mojego pieska, Mimi. Miała problemy z łapkami, z żołądek, jelita. No i jakaś taka, nie tak, jakoś nie wiem, nie taka była, ale jakaś... No, teraz już jest wszystko w porządku, nie? Po tym ściągnięciu chipów i laboratorium. Bardzo się cieszę. No i dziękuję Ci, Gracjano i Simone, za pomoc. Jestem bardzo wdzięczna. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Ewa. Teraz to będzie... Gracjano, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że z kręgosłupem miałam problemy. Ja miałam po prostu jazuszka, nie mogłam wstać. Ja nie mogłam się ani w jedną stronę obrócić, ani w drugą stronę. Było mi tak ciężko wstać z łóżka, czy nawet gdziekolwiek iść, czy się nachylić. Ja miałam jakieś 3 kręgi, nie wiem, skrzywione, czy coś, nie wiem, jakoś tak coś tam było. No, było okropny ból. Totalny, okropny ból. Teraz nie mam tego. Teraz powodnie wstaję i o niczym po prostu nie myślę. Nie myślę w ogóle, że mnie boli kręgosłup. Tak się dobrze czuję. A co chodzi o te żyły, o te żylaki, ja... strasznie mnie nogi bolały. Strasznie. I puchły mi te nogi i chodzić nie mogłam i w ogóle jakoś tak te bóle tych nóg, takie to krążenie było jakieś po całych nogach mi, wiesz, te krążenie tak chodziło mi, ten, wiesz, nie wiem jak to wytłumaczyć. Dosłownie tak mnie bolały te nogi w ogóle. Byłam i zmęczona i teraz już nic, po prostu nic, jestem po prostu zdrowa. No, jeszcze raz Ci dziękuję, Gracjano.